Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, wracamy w pełnym składzie PKB, czyli Pilawa, Kaszczyszyn, Brzyski. O kurde. Tak, stworzyłem taki akronim. Wspaniałe. Wszedłem z pokoju obok daleko. Zbliża się kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i postanowiliśmy, że jeszcze w naszym podcaście nie dyskutowaliśmy o tym, więc czas się z tym tematem zmierzyć, tym bardziej, że rozmawiając w prywatnych rozmowach uznaliśmy, że jednak nasz stosunek do Powstania Warszawskiego jakoś ewoluował. Serdecznie dziękujemy wszystkim patronom, wspierającym i wreszcie mecenasom kultury poświęconej, do których należą Łukasz Bestry, Wojciech Malinowski i Anna Pomersbach. Wesprzyj nas w serwisie Patronite. Link znajdziesz w opisie odcinka. Myślę, że duża liczba osób, która chodzi po ulicach dzisiaj z wytatuowaną Polską walczącą, to gdzieś ludzie, którzy robili to mniej więcej w okolicach 2014 roku. Wtedy Żołnierze Wyklęci, Powstanie Warszawskie, premiera filmu Jana Komasy Miasto 44. Też premiera książki Piotra Zychowicza, więc ta masa krytyczna wtedy była chyba jakoś przekroczona. Od tego czasu myślę, że trochę wody w Wiśle upłynęło i czas na spokojnie trochę popatrzeć i na mit powstania, i na to, jak dzisiaj, co dzisiaj powstanie po tych latach, nie tylko od jego wybuchu, ale też od tego wybuchu obchodów największych tego wydarzenia, mówi nam o współczesnej Polsce. Chciałem przede wszystkim zapytać się, może na start Konstantego, czy Jan Komasa, czy Andrzej Wajda, kanał 56 rok, do czego ci jest bliżej, do której ekranizacji, jeśli tak można ująć? Nie no, zdecydowanie kanał Wajdy jest kinem poważnym. Ostre tezy na początek. Jest filmem wstrząsającym i robiony na poważnie. Właściwie półtorej godzinny seans, gdzie ponad godzina tego filmu to są kadry z zalanych ekstrementami i wodą kanałów w 56 dzień Powstania Warszawskiego, czyli na sam koniec. Film Jana Komasy jest zupełnie czymś innym. Śmialiśmy się przed nagraniem, że to jednak nie śmialiśmy się, trochę się wkurzaliśmy i śmialiśmy jednocześnie, podchodząc do tego filmu ironicznie, bo trochę nie uchodzi rozmawiać o tych sprawach na tle Lana Del Rey i takiego cukierkowego klimatu młodości, która szybko się skończyła. Myślę, że wydźwięk tego filmu jest nieprzekonujący, przynajmniej dla mnie nie był przekonujący. Film Miasto 44 bardzo szybko się zestarzało, bo zgadzam się, że o ile wtedy na kanwie takiego entuzjazmu tego czasu upamiętnienia pierwszych lat Powstania Warszawskiego z taką dużą pompą, to wtedy jeszcze mogło to uchodzić. Pamiętam, że byłem wtedy na seansie tego filmu w kinie i nie byłem zawiedziony. Później pamiętam, że bodaj HBO czy Canal Plus kupiły prawo do tego filmu i na małym ekranie wyglądało to fatalnie. Żenowałem się przez cały seans. Natomiast Wajda to jest bardzo poważne kino egzystencjalne, które raczej bazuje na takiej emocji, po co to wszystko było. Tak? Wajda, mówiąc o kanale z 56 roku, mówił, że on czuł się w obowiązku upamiętnienia tego, jak bardzo Warszawa została zniszczona i co zrobiono z całym pokoleniem młodych Polaków. Nie? Więc na pewno Wajda jest filmem lepszym. Pytanie, czy narracja, która jest tam przedstawiana o Powstaniu Warszawskim, jest naszą opowieścią. Moją nie do końca i tutaj chyba będziemy się spierać, ale nie chcę monopolizować mikrofonu i oddaję głos. Zanim dorzucę swoją, to Piotr, chociaż znam odpowiedź, to chociaż poznam argumentację. To ja spróbuję może w takim razie, żeby było dynamicznie, spróbuję pobronić delikatnie Komasy. Bo rzeczywiście jest tak, ta Lana Del Rey, nie pamiętam, który już kawałek, on w trailerze był, rzeczywiście występował. Poznaj Ale, Alu, to jest pan Stefan. My już się znamy. Taki, żeby, ja tak odczytywałem ten film, kiedy go oglądałem te kilka lat temu, żeby zestawić na pewnej kontrze i na pewnej radykalności te początkową pewną naiwność, ale też entuzjazm tych młodych ludzi, żeby pokazać ich
pokazać ich młodość. Nieprzypadkowo jakby cały pomysł fabularny opiera się na czymś w rodzaju trójkąta miłosnego głównych bohaterów. I jeszcze dodatkowo tam jest kwestia różnic klasowych między dwoma bohaterkami, które walczą o uwagę, o miłość głównego bohatera. Widać, że nie przypominałem sobie, prawda, imion. Natomiast jest tak, że no właśnie, mieliśmy ten początek, to była młodość, była miłość, był no seks też, jakby co pamiętam, że wtedy wzburzało bardzo mocno, że jak to takie sceny, prawda, tutaj golizna, a tutaj jest Powstanie Warszawskie. Ale później to bardzo szybko ewoluowało w stronę takiej, pamiętam, jak ja pisałem też krytyczny tekst, recenzję tego filmu u nas na portalu, to zwracałem uwagę, że on jest bardzo, wiecie, taki biologiczny, w sensie Komasa chciał bardzo mocno pokazać tyle zniszczenie Warszawy, tak jak ty mówiłeś o Wajdzie, co chciał pokazać raczej brutalność działań wojennych i to, z czym się wiązała śmierć w powstaniu i z czym wiązała się jakby sama walka, że no, to nie było po prostu bieganie sobie z pistoletem między barykadami, ale to po prostu były rozrywane kończyny, tak, latające kończyny, rozrywane ciała, to była krew, to właśnie była brutalność i to była śmierć. I na tym poziomie, po pierwsze, wydaje mi się, że to jest mimo wszystko ciekawe zestawienie, w tym sensie, żeby pokazać, wiecie, młodość, entuzjazm początkowych dni powstania, a później jakby od razu jesteśmy wrzucani, prawda, do maszynki do zabijania, mówiąc metaforycznie. I to w ogóle ten element brutalizmu, choć on był taki bardzo naturalistyczny, to jest coś, co w ogóle łączy Komasę według mnie z Wajdą, bo Wajda też się skupił na tym elemencie, no, negatywnym, tak to jakby określmy, powstania. Też jakby pokazywał tą śmierć, pokazywał cierpienie. Może w nie tak jakby efektowny, ekwilibrystyczny nieraz sposób, jak to było u Komasy. Można zaryzykować stwierdzenie pornograficzny sposób, pornograficzna przemoc niejako. W dużej mierze tak, no jak Komasa poleciał bardzo mocno, ale to jest faktycznie jakiś taki element, który miał wskazać jakąś płaszczyznę wspólną przejścia między tymi dwoma, jak to określiłeś, ekranizacjami Powstania Warszawskiego, rozbawiło mnie to. To bym wskazał. Okej, okay, to ja tylko jeszcze może dopytam was, bo mam wrażenie, że prawica w Polsce też miała taką dużą potrzebę czy nadzieję, że uda nam się stworzyć jakiś film o polskiej historii, który będzie no taki hollywoodzki. Czyli będziemy w stanie stworzyć obraz tego, że prawda, no może Daniel Craig czy tam Tom Hanks nie zagra, ale że to będzie na takim poziomie, że wreszcie będziemy potrafili o polskiej historii opowiedzieć komuś z Zachodu i nie będzie takiego właśnie albo cringe'u, albo nie będzie to takie inteligenckie, takie wajdowskie, takie kino z wysokim C, tylko ono będzie no, jakoś przemawiać do widza trochę uwarunkowanego, przygotowanego do nieco innej wizji. Więc pytanie, czy w ogóle film Komasy jest adresowany do Polaków? Czy on nie był robiony jako towar eksportowy bardziej? Tak, to jest bardzo dobra intuicja. Wydaje mi się, że takie było nastawienie, żeby sprzedać tę historię polską w sposób uniwersalny. Natomiast nieprzypadkowo tutaj spoczywa dziennik Gombrowicza, bo wydaje mi się, że już u samego pomysłu tkwił problem. Jest taki fantastyczny fragment w dzienniku Gombrowicza, gdzie Witold Gombrowicz stara się mówić o tym, jak robić literaturę uniwersalną, jak tworzyć sztukę, która mówi i przemawia do wszystkich ludzi na tej ziemi. Tak? I jest bardzo fajne, że ona nie może abstrahować od lokalności. Chopin wtedy był najbardziej uniwersalny, kiedy był najbardziej lokalny. I jeśli Komasa chciał zrobić film uniwersalny i abstrahował od tej tradycji polskiego kina, starając się zastosować jakieś środki wyrazu charakterystyczne dla Hollywood, no to tu mamy bardzo prostą, gombrowiczowską diagnozę tego, dlaczego ten film jest po prostu moim zdaniem nieudany. Tak? On chciał być bardzo amerykański, a przez to jest mniej polski i w tym tkwi jego problem. Jeśli chodzi o Komasę i zacząłeś od chronologii, to jest bardzo fajne postawienie tego, jak Powstanie Warszawskie było pokazywane i jest pokazywane w przestrzeni publicznej. Dla mnie ta dekada już dochodzącego do PiSu do władzy, 2015 rok, nie? To jest taka granica
gdzie rzeczywiście było jakieś apogeum tej popularności. Dla mnie lata jednak wcześniejsze są bardziej istotne i tutaj jest ważny dla mnie tekst Dariusza Gawina, który został opublikowany w którymś, bodaj po raz pierwszy, w którymś roczniku teologii politycznej. Chyba 2005 rok, jeśli dobrze pamiętam. Tak, bardzo krótko po oddaniu Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest otwarte od 2004 roku, ale tak jeśli chodzi o moją osobistą jakąś relację do Powstania Warszawskiego, to bardziej fundamentalnym doświadczeniem estetycznym jest trzecia rzecz, która spoczywa na naszym stole, czyli Powstanie Warszawskie, płyta, znakomita płyta zespołu Laocze. I chciałem się podzielić taką krótką refleksją. Jest 2008 rok, Laocze spięty, czyli wokalista Laocze, są zaproszeni na Woodstock. To jest Kostrzyn nad Odrą, bardzo blisko do granicy niemieckiej. I oni śpiewają tam kilka piosenek z tej płyty, łącznie z Barykadą, łącznie z tymi tekstami, że siedzieliśmy na okrak nad Szwabami i tak dalej. To taki bardzo antyniemiecki przekaz. Miasto, stare miasto, już nie możemy ciebie strzec. Szwaba brać bytrza po mordzie, a poparzone wiśki dwie. Czy tu się głowy ścina? I to się dzieje kilkadziesiąt, powiedzmy, kilometrów, czy nie wiem, jak to jest na mapie, ale bardzo blisko niemieckiej granicy jest taki transparent na 2,5 metra, my tu są. Nie? Taki pokazanie metafizycznego faka Niemcom, że oni chcieli nas jakby zlikwidować, uciąć głowę stolicy i inteligencji, a my 80 lat później mamy swój zespół, mamy olbrzymi festiwal i ci pogujący młodzi ludzie, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, my tu są i ten taki przekaz antyniemiecki, porażająca rzecz. I jak mam mówić o takim jakimś doświadczeniu formacyjnym dla mnie, no to w takiej kolejności, tak? Czyli Powstanie Warszawskie, płyta Laocze, tekst Dariusza Gawina, o którym jeszcze będziemy mówić, i trzecia to niedawno zobaczony film Kanał Wajdy. To w takim razie, jeżeli weszliśmy w tematy formacyjne, to no faktycznie słusznie Gąstek zwraca uwagę, że no to się gdzieś, ten mit zaczął się no za pierwszego PiS-u. Tutaj mamy otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego. Mieliśmy serial TVP, pamiętacie jak się nazywał? Czas honoru. Czas honoru, tak. No właśnie praca teologii politycznej, to się gdzieś zazębia i to apogeum faktycznie, o którym powiedziałem. To na który moment jest dla ciebie jakiś formacyjny? Ja nie mam startowego, formacyjnego wspomnienia z Woodstocku. Woodstock ma inne wspomnienie, najbardziej mi smakowało wtedy piwo, bo byłem i było strasznie gorąco i miałem piwo Lech z Szczyny, prawdopodobnie podlane wodą, ale smakowała ambrozja. Natomiast z Powstaniem Warszawskim wydaje mi się, że takim pierwszym doświadczeniem to był jednak Kanał Wajdy. Miałem tak, jakiś tam końcówka liceum, że był taki czas, kiedy mój brat starszy przyjeżdżał z Warszawy w odwiedziny do domu i zawsze przywoził ze sobą kilka płyt, jeszcze wtedy CD, z polską klasyką od pociągu kawalerowego. Chyba DVD jednak. Tak, DVD, bo to jednak większe było. Dziękuję za czujność. I wśród tych klasyków na pewno trafił się wreszcie Kanał, który zrobił na mnie wielkie wrażenie, no bo to było jednak kompletnie innego rodzaju kino, niż człowiek oglądał tak w miarę na co dzień, jak tam, nie wiem, prawda, mega kino w TVN-ie, czy tam, jak się tam nazywało w sobotę. Super kino w TVN-ie. Więc jednak to był trochę innego rodzaju kino, więc zrobiło to na mnie wielkie wrażenie. Później już poszło, to wspominaliśmy już esej Dariusza Gawina, którego pewnie za chwilę przejdziemy bezpośrednio, o Powstaniu Warszawskim pod tytułem Oślepiający blask wolności. I pamiętam, że na kanwie tego miałem taką fazę, w ogóle jak zaczynałem pisać publicystykę, bo jakiś taki, szczegółów nie pamiętam, ale na pewno był epigoniczny z zasady tekst, który, słuchajcie, na Salonie 24 napisałem. Ja nie wiedziałem, żeby był taki tak etap. Było. I miałem nazwiskiem bardzo. Więc była taka faza, no mocno antyniemiecka, Powstanie Warszawskie najlepiej. To było i walka o wolność 100%. Laocze i Sabaton. Do Laocze nie dotarłem wtedy, wydaje mi się. Nie, chociaż nie, godzinę W słuchałem. Ale wiecie, to był jeszcze taki etap, że tam człowiek słuchał na jakieś tam, nie pamiętam nawet jak to nawet YouTube nie był. Bo jak już w miarę mamy ten emocjonalną i kulturową mapę mamy wydzierganą, to chciałem zapytać, no bo toczy się jednak spór i
jest wiele osób, które próbuje, może niewiele, ale są osoby, które próbowały jakoś jakieś syntezy robić, to znaczy zderzać, jak swego czasu Krzysztof Mazur w swoim tekście o Małym Powstańcu, zderzać z jednej strony Piotra Zychowicza i Muzeum Powstania, to znaczy, w sensie nie pamiętam drugiej figury w tej chwili, uciekła mi w każdym razie. No, to był zderzać... Rymkiewicz. A tak, Rymkiewicz i Zychowicz, więc spór toczył się o to, czym jest powstanie, jakie ma znaczenie dla polskiej historii, dla polskiej tożsamości, czy w tragedii powstania jest gdzieś tam zdeponowana tożsamość po prostu tego, czym jesteśmy, jacy jesteśmy jako wspólnota. Chciałem przeczytać z tego wspaniałego eseju, jakbyśmy go nie oceniali, Dariusza Gawina. To jest faktycznie, pierwotnie ukazał się w Teologii Politycznej, ale wydawnictwo OMP w tym zbiorze Blask i gorycz wolności zawarło ten esej Warszawa 44, oślepiający blask wolności. I tutaj jest przywołany fragment Dariusza Gawina. Wskazówką może być tutaj głos samej walczącej Warszawy. 1 września w przemówieniu radiowym nadanym ze stolicy delegat rządu RP na kraj Jan Stanisław Jankowski zawarł myśl, w której odnajdujemy przyczynę jego klęski politycznej i źródło jego wspaniałej legendy. Cytat. Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać. Tego samego dnia generał Tadeusz Bór-Komorowski, również w powstańczej audycji, powiedział: walcząc wszędzie nie mogliśmy być bierni na własnej ziemi. Rozstrzygający bój o Warszawę nie mógł być stoczony tylko obcymi siłami. Naród, który chce żyć w wolności, nie może być bierny w momentach, w których decydują się jego losy. W drugim fragmencie Dariusz Gawin zderza Andrzeja Bobkowskiego. Szkice piórkiem przywoływaliśmy tutaj i Andrzej Bobkowski wtedy w Paryżu, wchodzący Amerykanie z drugiej strony i ten wiwatujący tłum Paryża, z drugiej strony niszczona w powstaniu Warszawa. Jak wy odczytujecie, czy Dariusz Gawin tutaj mapując tą tragedię powstania i to, że czuliśmy jako wspólnota, że jesteśmy niejako zmuszeni do tego, aby to powstanie wywołać, ma rację, czy się myli? To jest wieczna dyskusja, ale tekst Gawina można różnie interpretować. Tam wydaje mi się, że kluczowa jest jeden fragment, który trochę podprowadza i odpowiada na to pytanie, które zadałeś. Ten esej w połowie ma ważne fragmenty, bo jest to poprześlone, więc. Okej. Okay. Tam jest taka fraza, że realistami politycznymi mogą być tylko ci, którzy znają porażkę z podręczników do historii. I ja interpretuję to zdanie w ten sposób, że decyzja o wybuchu powstania warszawskiego była błędna politycznie, była skopana na poziomie dowództwa, natomiast była wówczas usprawiedliwiona jako, no właśnie, nie na poziomie politycznym, tylko jak to Gawin interpretuje, metapolitycznym. Tak? Że tu rozgrywały się jakieś sprawy nie dotyczące bieżącej polityki, strategii wobec II wojny światowej, tylko był to spór egzystencjalny o być albo nie być narodu polskiego. Tam są też przywoływane wypowiedzi, czy to Himmlera, czy to Hitlera, który mówił o tym, że Warszawę trzeba zniszczyć, zrównać z ziemią, a polski naród pozbawić bycia. No i w ten sposób można oceniać negatywnie decyzję polityczną przywódców powstania, czy w ogóle AK, tak, dowództwo AK. Natomiast nie można wyrzucać dziecka z kąpielą, mówiąc o tym, że nie była to walka egzystencjalna. Nie? Bo wygodnie się dzisiaj mówi, że to było błędne politycznie i trzeba było, właśnie co trzeba było? Trzeba było przestać walczyć, nie walczyć, co trzeba było zrobić? Wydaje mi się, że ta podstawowa intuicja, że to nie była zwykła wojna i nie była zwykła rzeczywistość, powoduje, że z dzisiejszej perspektywy bardzo łatwo oceniać tą całą historię. Ja się tego boję, bo pewnie nie zgadzam się już po kilku latach z tym tekstem Gawina, który również był dla mnie formacyjny, jak powiedziałem, ale ta podstawowa intuicja, że była to, ja to tak odczytuję ten tekst, błędna decyzja polityczna, ale jedyna możliwa decyzja metapolityczna, jest jakąś opowieścią, która mimo całego tego zaplecza, wiecie, tej
Polacy mają opinię romantyków, jak jest na płycie Laucze. Całego tego narodowo-wyzwoleńczego patosu i frazesu, mimo wszystko uważam, że ta podstawowa teza Gawina dzisiaj się broni i w ten sposób można ten tekst dzisiaj bronić. No, nieprzypadkowo Dariusz Gawin nazywa to Powstanie Warszawskie najważniejszym wydarzeniem dwudziestowiecznej Polski. Myślę, że to jest spójne. Piotrek, czy chcesz polemizować z Dariuszem Gawinem i z Konstantym Pilawą, który wyciąga chyba najważniejszą tezę z tego tekstu? 2-1. Czuję się 2-1. Ale przecież najpierw muszę powiedzieć, bo ty powiedziałeś, wyrzucić dziecko z kąpielą. Wyobraziłem sobie, wylacz, tak? Dziecko w panience, ty tą panienkę. Przemocowy. Przepraszam. Nie zgadzam się. Po pierwsze, nie zgadzam się też z tobą Gawinem, w sensie, że Powstanie Warszawskie było najważniejszym wydarzeniem w historii dwudziestowiecznej Polski. Wydaje mi się, że spokojnie kilka innych dałoby się wskazać równie ważne. Bo ty jesteś z tego długiego trwania. Ja jestem z długiego trwania. W ogóle jak przeczytałem ten tekst, to może najpierw tak delikatnie marginesowo, zdałem sobie sprawę, jak on jest zarąbiście warszawocentryczny. Wiecie, że jakby to porównanie, że podstawy polityczności to jest miasto. Zgodnie, prawda, ze starożytną koncepcją polityczną, zgodnie, prawda, z Arystotelesem, zgodnie z Platonem, polityka narodziła się w mieście. W związku z tym, skoro w powstańczej Warszawie ogłoszono 3 dzienniki ustaw i działało tam, prawda, radio i ujawniła się, nie wiem, Rada Jedności Narodowej czy delegatura rządu na kraj, no to w Warszawie ujawniła się pełnia polityczności w Polsce. Strasznie to mnie irytowało, bo jakby trwały walki, Armia Krajowa walczyła w całej Polsce, nie tylko zresztą Armia Krajowa, choćby bataliony chłopskie, od wielu lat, a on jakby wszystko symbolicznie skumulował w tych kilku miesiącach, tak jakby wcześniej nie dało się znaleźć na przestrzeni całego kraju innych przykładów, innych przestrzeni i płaszczyzn, gdzie ta polityczność pozapaństwowa Polaków, w tym sensie, że jakby odebrana nam została niepodległość, się realizowała w praktyce i to bardzo mocno. Więc jakby już tutaj na tym poziomie miałem problem. Szukasz Timothy'ego Snydera. Tak, chcę to na przyszłość. Tak, wyciągam. To nie jest reżyserowany odcinek, jak chceś. Więc tutaj już miałem problem. Natomiast jakby ja główny problem mimo wszystko miałem, już przechodząc do polemiki z tą tezą o tej metapolitycznej konieczności. Nie było takiej metapolitycznej konieczności. Dla mnie to jest jakby kolejna próba racjonalizacji ex post decyzji o Powstaniu Warszawskim, tylko teraz zamiast grać na tym samym polu, co zazwyczaj gramy, czyli próba jakiejś takiej w duchu trochę zychowiczowym, ewentualnie tak to można określić, próba grania na boisku takim realistycznym, czy należało podjąć tę decyzję, czy nie, wiecie, rachunek sił, potencjalne straty i tak dalej, no to uciekamy trochę na inne podwórko. No ale to jest jakiś taki rodzaj, ja miałem poczucie, czytając ten esej, że to jest jakiś taki, wiecie, quasi-determinizm etyczny, quasi-determinizm metapolityczny, w zasadzie skoro jakby istotą esse, prawda, polskiej myśli politycznej jest wolność, to my de facto nie mieliśmy innej możliwości jak stanąć do powstania, bo inaczej byśmy zdradzili tę wolność. Ale myśmy się napierdali już od 5 lat z Niemcami, tak? Więc jakby dlaczego nagle to jedno powstanie, akurat w Warszawie, dziwnym przykładem, wiadomo, że stolica, ale still, jesteśmy antywarszawocentryczni. Dlaczego akurat to ma być, to sprawdzam. Dlaczego akurat ta decyzja miała być, nagle miała być tym momentem weryfikującym nasze przywiązanie do wolności, kiedy myśmy jakby dawali, wiecie, świadectwo, jakby walcząc już od dobrych kilku lat z Niemcami jakby na każdej płaszczyźnie, w każdy możliwy sposób, zarówno w kraju, jak i za granicą, czy na Monte Cassino, czy pod Tobrukiem. Czy idąc, jak wiecie, na każdym możliwym froncie byli ci Polacy, których się wysyłało, jak już żaden normalny żołnierz nie chciał iść, to wysyłano Polaków, albo zginie, albo zdobędzie, prawdopodobnie jedno i drugie, jak to Polak. Nawet z tym też miałem problem. Nawet no. Z niedźwiedziem. To prawda. Mogę wejść? Może, dobrze. Będziemy się napierdalać. Wiesz co, no, Grecy w wielu momentach walczyli z Persami, ale Termopile były jedne, nie? W sensie, że to, co Gawin tam... Czyli poruszamy się na płaszczyźnie mitologii politycznej. Sam to przyznałeś. Tak, no, ale to jest mit. To się, tu się zgadzam. Jest, jest to mit polityczny i powstaje jak każdy mit polityczny na granicy między tym, co racjonalne, a tym, co emocjonalne. Nie? I wydaje mi się, że nie, to nie jest czysta konstrukcja. To znaczy Dariusz Gawin nie usiadł i powiedział, ja teraz napiszę taki mit, żeby Polacy w to wierzyli. Nie.
Polacy potrzebowali takiego mitu. I jakby to jest i Rymkiewicz, który mówi, że to jest metafizyczny chrzest Polski, tak? I to jest i Gawin mówiący o tym, że tam objawiła się natura Polaka miłującego wolność między dwoma totalitaryzmami, które były totalnym zaprzeczeniem tej istoty polskości jako takiej. I to jest i w Laucze, która jest taką płytą, Powstanie Warszawskie jest płytą bardzo mityczną, to znaczy to nie jest kanał Wajdy. Nie, to jest Gawin, to jest muzyczny Gawin. Tak. Dokładnie. Pytanie, jak my do tego podchodzimy i czy my mamy legitymizację, żeby dekonstruować ten mit, nie? Czy my nie potrzebujemy tego mitu? Wydaje mi się, że... No. Jak kurczę, to ja, przepraszam, to muszę wejść. Ja czasami jestem już jako prawicowiec zmęczony, bo mam wrażenie, że my regularnie ze względu na to, że właśnie mamy, bo ja się zgadzam z diagnozą, która jest u Gawina, że leżymy między dwoma imperializmami od 300 lat. Dodatkowo problem polega na tym, że w ramach czystej kalkulacji sił jesteśmy od nich słabsi, więc jesteśmy masakrowani, niszczeni regularnie od 300 lat, więc w tym momencie mamy problem, no bo tak naprawdę na płaszczyźnie politycznej zawsze będziemy do tyłu. Więc cały czas jesteśmy zmuszeni przez okoliczności do uciekania na płaszczyznę metapolityczną i co jakiś czas musimy sobie tworzyć te mity, bo często to jest jedyne, co mamy. Tylko, że jakby ja czasami jestem już zmęczony tą logiką tworzenia kolejnej, wiecie, jakiejś takiej... Ja miałem też poczucie, jak teraz drugi raz przeczytałem ten esej, że to jest jakaś taka zabawka, taka błyskotka z zakresu myśli politycznej. Takie, że z jednej strony to oczywiście nas uwzniaśla, ale z drugiej strony być może jakby daje nam pewne fałszywe poczucie u części osób, że to ci zastąpi to, ten właściwy wymiar polityczny. A właściwy wymiar polityczny, ja jestem tutaj niestety zychowiczowski. Jakby nie idziesz walczyć, jak masz jeden pistolet na 7 ludzi. Nie? W sensie to jakby to się nie kalkuluje. Czuję się, jestem też pomiędzy wami, trochę się czuję, jakbym był tą Polską między dwoma imperializmami. Mamy pewnego rodzaju konflikt tragiczny. I też nie przypadkowo tego Snydera i jego Skrwawione ziemie wyciągnąłem, dlatego że myślę, że jesteśmy między tym krajem, który i Gawin to pisze wprost, że albo samostanowimy o sobie, to znaczy jakby jeżeli umierać, to na własnych zasadach, tak? Czyli my właściwie stawiamy na szale nawet swoją egzystencję, dlatego że nie jesteśmy w stanie być w pozycji kraju niepodmiotowego. Nie jesteśmy Polakami. Polacy muszą być podmiotowi, albo może nas nie być wcale, możecie nas bombardować i nas rzezać, ale my się tego nie wyrzekniemy. Z drugiej strony jest jakaś taka nasza chęć do tego, żeby być tym państwem zachodnim, tym państwem centralnym, który morduje realnie. I to stoi radykalnie w sprzeczności z tym, kim jesteśmy. Czyli jednocześnie my aspirujemy do tego, żeby być tym tymi wspólnotami, które mordują i przechodzą przez nasze pole, ale z drugiej strony też będziemy wtedy przestaniemy być Polakami. To jest jakby taka wewnętrzna sprzeczność, w której my, tworząc ten mit po to, aby być sobą i jakby nie dać się podporządkować, nie jesteśmy w stanie też być tym, który jest tą wspólnotą, która ma władzę i która narzuca wolę innym. Więc pytanie brzmi, będąc właśnie na tej płaszczyźnie takiej pomiędzy tymi dwoma siłami, w jaki sposób jesteśmy w stanie dokonać i czy możliwa jest ta synteza, czy to jest esencjalne, to znaczy, że my zawsze będziemy jednocześnie, nie będziemy nigdy państwem takim całkowicie podmiotowym, dlatego że nie jesteśmy zdolni właśnie do tej przemocy, zawsze musimy być tym państwem, które się opiera, niesie ten sztandar wolności. Przekleństwo państwa średniego, za młodzi na sen, za starzy na seks. Jakby my byśmy chcieli być imperium nieimperialnym, co jakieś często wraca, no nie? W sensie chcielibyśmy zjeść ciastko, mieć ciastko, być potężnym krajem, ale generalnie nie ciemiężyć, nie dominować. I to jest jakieś takie, faktycznie fajnie to sformułowałeś. Ja teraz nie dam odpowiedzi pozytywnej, bo to jest ta część niereżyserowana odcinka i tu się nie przygotowałem. Natomiast jeszcze na moment, wracając do Gawina, kiedy on przywołuje fragment właśnie ze szkic z piórkiem Bobkowskiego i opis Bobkowskiego Paryża i tego powstania paryskiego. I rzeczywiście z jednej strony to jest prześmieszne, tak? Tam jest taki fantastyczny fragment, gdzie Bobkowski mówi, że tam no coś tam postrzelali, na czterech żołnierzy był jeden damski pistolecik. We Francji. Tak, we Francji.
W tym samym czasie jakby Warszawa już płonęła, oni sobie tam coś postrzelali, ale w sumie szybko się skończyło. Niemcy powiedzieli, że spoko, oddajemy wam wszystkie budynki użyteczności publicznej, które zajęliście, a wy przestajecie do nas strzelać. I po kilku godzinach wszyscy wrócili do kawiarni. Można było palić Chesterfieldy 3 tygodnie później, jak się pojawili Amerykanie. I można oczywiście, i to jest jakby klasyczna reakcja Polaka, mam wrażenie, jest taka, a ci Francuzi, p***ki, spostrzelali, a tutaj prawdziwi my, z karabinami na pełnej. I jakby jest to naturalna reakcja, ale teraz jak czytałem drugi raz sensy, miałem takie pod kątem normalności i nienormalności. Kurde, a może właśnie na tym to polega ta różnica w tych dwóch przestrzeniach jakby historycznych, gdzie my jesteśmy i gdzie są Francuzi, że Niemcy nawet im nie przyszło na myśl, że można zniszczyć Paryż, ale przyszło im na myśl, żeby zniszczyć Warszawę. Ale być może nie dlatego, jak Gavin to przedstawia, bo Niemcy się przestraszyli wielkiego żywiołu wolności, że Polacy są jak w wojnie peloponeskiej, że teraz tu się odbywa największe starcie metapolityczne i metafizyczne. Tylko odwrotnie, w ramach właśnie logiki Snydera, tylko akurat nie tej książki, ale Skrwawionych ziem. To jest barbaria. Polacy są jakby, wiecie, jakimiś podludźmi, Słowianami, których jakby trzeba jak karaluchy. Wejdę ci w słowo, bo jest taki teatr telewizji i tam jest ta scena, że Piłsudski pyta profesora, profesorze, co jest Mein Kampf o Polsce? No nie bardzo coś tam jest, no nawet dwa fragmenty, a Piłsudski mówi, no właśnie, bo oni w ogóle, bo Polski już nie ma, tak? Jakby, że jest Rosja jako punkt odniesienia, no tak. ale nie ma. Czyli Żydzi to chociaż trzymali rzekomo banki, nie? Więc jakby byli jakimś wrogiem, a Polacy, moim zdaniem, jakby ostatnia rzecz, już oddaję, jestem nabity, oddaję głos Kostkowi, że z tej perspektywy powstanie warszawskiemu bliżej jest, mówiąc brutalnie, do rzezi wołyńskiej. To znaczy to, że z jednej strony mamy po prostu pełną eksterminację podludzi Polaków, nie wiem, na Woli, którzy byli paleni miotaczami ognia, jeśli dobrze pamiętam, po prostu żeby wszystko zjechać do zera. To jest jakby logika, wiecie, jakiejś takiej demonicznej archaiczności, trochę jak właśnie w zbrodni wołyńskiej, gdzie, nie wiem, palono Polaków w kościołach, no nie? To jest logika Skrwawionych ziem, gdzie po prostu jest jakaś barbaria, którą po prostu trzeba wyczyścić, ale która ma status jakiś taki, no właśnie podludzki, nie mówiąc brzydkich słów. I że to nie jest tak, że Niemcy jakby nas właśnie gloryfikowali, bo że jesteśmy poważnymi wrogami, tylko odwrotnie. Jakby jesteśmy, właśnie przez to, że jesteśmy niepoważni, to można nas zmasakrować do zera. Prowokuje. Tak, prowokujesz, bo po prostu nie ma tego w tekście Gawina. W sensie Gawin nie mówi, że Polacy byli ważni dla Niemców. No właśnie dlatego, że byli nieważni, wpadli na pomysł, żeby unicestwić to, co nieistotne. Nigdzie nie wpadli na to, żeby zrównać z ziemią stolicę. No nie, przepraszam, to już muszę wejść w słowo. On wielokrotnie powtarza, że właśnie, odwołując się do Babkowskiego, Rosjanie i Niemcy cały czas niszczą to samo. Co to jest to samo? Wielkie poczucie wolności Polaków. Tak jakby to stanowiło dla nich jakieś egzystencjalne zagrożenie, ale, bo oni mają naturę imperialną. Natomiast, ja to tak natomiast nie robią tego świadomie. Robią to właśnie dlatego, że są imperialistami, a nie dlatego, że są wrogami Polaków. Polacy po prostu reagują na tą imperialność. Inaczej odczytujemy Gawina. Swoim żywiołem wolności. Natomiast dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że krytyka powstania warszawskiego, nie mówię, że to jest u ciebie, Kaszu, ale jest tam jakiś taki złośliwy urok syndromu sztokholmskiego. Nie? To znaczy, że jeśli krytykujemy powstanie jako takie, to bardzo jest blisko do tego, żeby mówić, że Warszawa została zrównana z ziemią, a Polacy, którzy tam zginęli dlatego, że, no, że została podjęta taka, a nie inna decyzja na górze. Nie? I z tego spektrum dramatu w ogóle jakoś uwalniają się ci barbarzyńcy, Niemcy, którzy dokonywali tych zbrodni. To jest zagrożenie takie psychologiczne. Nie? Jeśli chcemy demitologizować ten mit, który jednak nazywa zło złem. I tego bym się obawiał. Ja nie chcę tego mitu dekonstruować, bo ja się zgadzam, że prawica ma problem i cały czas tworzy mity zamiast tworzyć rzeczywistość, czego przez 8 lat już jesteśmy świadkami, smutnymi świadkami tej historii. I chciałbym, żeby tworzyli państwo, a nie mity. Natomiast od tych mitów bym nie uciekał. I to jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Druga natomiast to jest ten Bobkowski. Fantastyczne są te fragmenty, w których Bobkowski, z którego wychodzi po prostu Polak. Tak, to jest fajne. Przez kilka lat pisał dzienniki, się dystansował, ale tak. Przyszło co do czego, to jednak... Tak.
I to jest taka perspektywa, którą chciałem tutaj zaznaczyć jako ważną. To znaczy perspektywa zwykłego człowieka w zderzeniu z wielką machiną historii. To też jest wyświechtany cytat i wypowiedź, ale myślę, że ona dotyka jakichś dobrych rejestrów. To znaczy ta wypowiedź Bogusia Lindy o tym, że to jest dużo prostsze. A wszystko inne to jest mędrkowanie intelektualistów albo polityków. Niekoniecznie. Ja myślę, że to było dużo prostsze. Tak jak słyszymy od ludzi, którzy przeżyli powstanie warszawskie i mówią, że byśmy tak wkurwieni na tych Niemców przez tyle lat, że nas rozjebali po kątach, że byśmy i tak poszli nawet, żeby zginąć, żeby mieć choćby 5 minut tego, żeby człowiek był kurwa wolny. I myślę, że to samo było w powstaniu styczniowym. Jak miała być następna branka, mieli jechać na Sybir, to mówią, to pójdę do lasu, powalczę. To jest prostsze. Reszta to jest ideologia dorobiona przez polityków. To jest dużo prostsze. Chcieć przez chwilę pożyć, chcieć mieć szansę na chwilę normalności. Okej. Okay. O to warto się bić. No, rozjebali nas przez ileś lat okupacji, no to w końcu weszliśmy w tramwajem i pojechaliśmy na wojnę, jak Lao Tse, nie? To jest dla mnie taka perspektywa, która nadal zachowuje swoją wartość, niezależnie od tego, jak oceniamy decyzję o wybuchu tego powstania. I tego doświadczenia, wczucie się w to doświadczenie jest ważne w ogóle dla, myślę, że dla tożsamości. No tak, ale to pytanie brzmi, dlaczego Polacy mają taki odruch, bezwarunkowy, jak nie chcę obrażać. Orzeł Pawłowa. Tak, a inne nacje powiedzmy mają takie... Mamy to długie trwanie, będziemy się spotykać na tajnych kompletach, tutaj ten, coś ale tam. Ale to działało, nie, nie, okej, ale chodzi mi o to, że jakby nie pojawia się ten, jakby Francuzi nie idą gremialnie do lasów i jakby nie uznają, że choćby nie wiem co, musimy tego Niemca zastąpić. A jak robią konspirację, to wygląda to tak mniej więcej jak w tym serialu Alo, Alo. Że w ogóle nie mają tego mindsetu, a dla nas to jest, Bogoś i Linda to mówi i my to kupujemy, że Polacy tacy są, ale to nie jest tak, że to jest uniwersalne doświadczenie. I to jest chyba pytanie też, bo jeżeli, zgadzam się, że jeżeli tworzymy mit, to później z tego mitu musimy coś zrobić. I ja chciałem to zoperacjonalizować, chyba że... Nie, bo jestem w bloku. To odpal się, a ja wrócę, dlaczego chcę to operacjonalizować. Bo ja chciałem się odpalić, że... Ta wypowiedź oczywiście ona jest, właśnie to super pokazuje i super jakby współgra właśnie z esejem Gawina. Czyli znowu jakby wiecie, mamy pewną namiętność, która jest czysta, jest uzasadniona, więc my to robimy i idziemy. Tylko jednocześnie ta wypowiedź Bogusia Lindy moim zdaniem świetnie pokazuje, że zasadniczo to było odruch etyczny, ale antypolityczny. No bo jeżeli politycznie jakby mamy budować coś trwałego i mamy jeden pistolet na siedmiu, bo nie udało się sprowadzić zapasu broni z Campinosu, z tego co pamiętam, to nie idziemy się bić. To jednak odruch polityczny jest taki, że dajcie sobie spokój. I ja tutaj jak o tym myślałem, to miałem skojarzenie z powstaniem w getcie. W tym sensie, że jakby oczywiście my teraz budujemy i słusznie pewną paralelę między tymi dwoma powstaniami, mówiąc o, nie wiem, Warszawie dwóch powstań, czy tej tekście chyba inicjatywie Dawida Wildsteina sprzed dobrych już kilku lat. Ale jak sobie o tym pomyślałem, to miałem takie poczucie jednak, że to zestawienie mimo wszystko jest dosyć zgubne, w tym sensie, że znowu, ja mówię to z perspektywy człowieka, który mówi, że z perspektywy politycznej nie należało podejmować decyzji o wybuchu powstania, że jednak Żydzi w getcie już nie mieli wyjścia, w sensie, że tam naprawdę to był gest obrony godności ludzkiej, wyboru po prostu śmierci, bo oni jakby naprawdę byli już totalnie pod ścianą. Natomiast my, mając zorganizowaną armię podziemną, mając zorganizowane prawda, struktury polityczne, my byliśmy na innym levelu, a zagraliśmy tak, jakbyśmy byli z całym szacunkiem Żydami w getcie. Tak jakbyśmy mieli jedyną perspektywę taką, nie no, damy się najwyżej zastrzelić, ale damy świadectwo. A ja mam takie poczucie, mordo, to jeszcze nie był ten etap. No to chciałem to, wrócę teraz, jak chcę to zoperacjonalizować, to znaczy mamy weberowski podział na etykę odpowiedzialności i etykę przekonań. Jedna mówi o tym, że liczy się skuteczność, a druga mówi, że liczy się no właśnie przekonanie o słuszności. No i z całej polskiej historii, ale też dzisiaj, jeżeli przychodzi, wybucha wojna na Ukrainie, my od razu wszystko jakby wreszcie możemy tutaj te czołgi wysłać, to wszystko. Niemcy zero. Niemcy czekają, nie? I to jest ten moment, kiedy to się... A ja nie spodziewałem się takiego przeskoku historycznego. Kiedy to się ujawnia.
Niemcy i my jesteśmy jak to? Co za źli ludzie? Co za... Znowu to samo. Ale jakby z perspektywy historii to ujawniają się jakby te wspólnotowe automatyzmy. To znaczy, czy my patrzymy na to, co jest najbardziej korzystne. I nie ma sprawy. Możemy sobie ubrudzić ręce. Możemy być tymi złymi, ale jesteśmy skuteczni. I to w polityce się, tak, dostajemy 27-1 w Brukseli i Beata Szydło dostaje kwiaty. Daliśmy dowód tego, że tutaj im bardziej nas gnoją, tym my jesteśmy bardziej zadowoleni. Stary, czy ty forsujesz tezę Polski przegrywa narodów? Nie, ja chcę powiedzieć, że są konsekwencje pewnych mitów. Mitów tego, że jeżeli jesteśmy ofiarami, im bardziej jesteśmy ofiarą, tym bardziej czujemy, że jesteśmy Polakami. I my im bardziej stawiamy na ten cynizm, skuteczność kosztem innych, no bo taka jest polityka, tak? No, zasoby są ograniczone, im bardziej, jakby, ale twoja władza się powiększa, tym bardziej czujemy, że zdradzamy naszą polskość. I to jest jakiś konflikt tragiczny, którego dzisiaj widzimy przejawy. I ta Rosja, to jak się zachowujemy właśnie względem. Ja mam poczucie, że gdyby ta rakieta była uzbrojona i spadła na Polskę, to my byśmy się czuli jeszcze bardziej Polakami. Oto wreszcie spadła bomba, Rosjanie to jakby cały czas czujemy, patrzcie na nas, to jest taki pasjonizm nasz, nie? Opisuję to i to jest takie deskryptywne, ale dla mnie jakoś tam cały czas jakby rezonujące, to znaczy czy ja chcę być takim Polakiem, to czy ja chcę sobie te ręce ubrudzić i zdradzić niejako Polskę, albo jakoś się zmieniać. To ja wchodzę. Bardzo proszę. Dusza. Mam tu kilka przemyśleń. Pierwsze jest takie, że podział na etykę przekonań i etykę konsekwencji Maxa Webera, pochodzący z eseju Polityka jako zawód i powołanie, zostało napisane przez Niemcę. Zostało napisane przez Niemca. To jest pierwsza moja teza. Nie trzeba tego wyjaśnić. It's over the koncepcji. Nie, bo ona jest po prostu antykatolicka. Katolicka etyka jest zarówno etyką przekonań, jak i odpowiedzialności. Mówienie, redukowanie polityczności tylko do odpowiadania za skutki jest redukcją, która właśnie sprowadza politykę tylko i wyłącznie do skuteczności. I to jest taka krytyka, nie moja zresztą, ale często się po głowie tej koncepcji za to właśnie dostaje. Ale no, przepraszam, ale makiawelizm rozumiany jest najczęściej rozumiany właśnie w tym paradygmacie, nie? No tak, i dlatego makiawelizm zaczął skuteczność w teorii politycznej. Okej. Moim zdaniem, ale to nie jest tylko Niemiec Max Weber. Bo jest taka, że to jest realizm polityczny, to znaczy, że to jest prawdziwe, że to dobrze odzwierciedla naturę polityki i polityczności. Otóż nie, bo to jest redukcja do jednego wymiaru. Nie można być czystym realistą politycznym, bo potem się jest ruskim szpiegiem geopolitycznym. Pum, pum, pum. I to jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście jest tak, że Polacy dalej są szwoleżerami spod Somosierry. W sensie, że jest ta przepaść i cały czas... Ale ładnie powiedziałeś to na szczyt. Cały czas jakby pędzimy w dół. Jest bodziec, jest reakcja, Polak się włącza. Jakby czy to jest 2022, 1944, czy nie wiem, 1683, to jakby jest ten sam motyw. Nie? I to jest nasza tragedia, ale też jakieś dziedzictwo. To znaczy, to nie jest tak, że moim zdaniem mity oparte na ofiarach replikują to, że Polacy są przegrywami narodów. Nie, to jest tak, że mity powstają na poziomie opracowywania, również emocjonalnego, realnej historii, która tutaj się wydarzyła. Tak? To znaczy Polacy teraz moim zdaniem i całe szczęście, że w końcu ziszcza się to, co chciał wprowadzić do tak zwanej polskiej formy Witold Gombrowicz, czyli dystans do formy, do właśnie bycia ofiarą, do życia zbiorowego, w patosie, we frazesie niepodległościowym i powstańczym. Tak? Dlaczego tak się teraz dzieje? Dlaczego w ogóle ta rozmowa dzisiaj jest możliwa na takim poziomie dystansowania się do Powstania Warszawskiego, a jeszcze 15 lat temu nie byłaby możliwa, gdybyśmy się określali prawicowcami? Bo my dystansujemy się od polskiej formy i to jest dobre,
Bo w końcu Polska po 30 latach staje na jakieś nogi, pomimo to, że jesteśmy upośledzeni politycznie, ale takie materialne warunki i takie geopolityczne warunki sprawiają, że możemy żyć w takiej Polsce, w której jest jakiś dobrobyt, jakieś zaplecze cywilizacyjne, jakieś długie trwanie zaczynające się. Tak? Może nasze prawnuki będą przekreślały te mity, które myśmy napisali albo napisali nasi dziadkowie i dobrze, że krytycznie będą do nich podchodzić, bo to oznacza, że będą na innym etapie rozwoju. Nie chciałbym, żebyśmy wchodzili w taką prostą narrację Donalda Tuska, że polskość to nienormalność, elo. Nie jest tak. W sensie Polak na jakimś... Nie mówiłem tego, nie to na ale było coś takiego w wypowiedzi chyba twojej, Kaszu, że my jesteśmy nienormalni, bo Francuzi by w ten sposób nie postępowali. Nie? No właśnie, nie postępowaliby, bo mają zupełnie inne doświadczenia historyczne. Nie? Więc jakby szanujmy to, że jakby wyrastamy i rośniemy na trupach tych wszystkich przodków, którzy tu oddali, to jest patos, za nas życie, ale wreszcie dajmy sobie przestrzeń, żeby o tym nie myśleć. Nie? Dajmy przestrzeń pokoleniu dzieci i wnuków i wszystkich innych następnych, żebyśmy już nie musieli tego wracać. Ale to jest naturalny taki okres przejściowy dystansowania się od formy, bo w końcu jest tu względny spokój. Po 300 latach. Mam nadzieję, że długo. Piotrze, czy się zgadzasz? A po drugie, czy nie jest tak po prostu, że Polacy mają tak duży dystans do państwa, że po prostu uważają, że Polska umrze wtedy, kiedy ostatni Polak i że ostatni Mohikanin to jest po prostu opowieść o nas. To znaczy, że ze względu na to, że ta państwowość nasza była tak krucha i przez ostatnie 300 lat ta niepodległość była tak ograniczona w czasie, to jakby my zupełnie inaczej rozumiemy, co znaczy być Polakiem inaczej niż Francuz czy Niemiec, co znaczy bycie Francuzem i Niemcem. Spróbuję to przez pryzmat powstania, jeszcze do tego wrócić. I jakby generalnie jakby zachowania Polaków w trakcie II wojny światowej, no bo myśmy tam jakby generalnie to byliśmy Francuzami, w sensie takimi mentalnymi, czy Niemcami. Znaczy jakby skala samoorganizacji, stworzenia tych struktur, administracji, szkolnictwa, też, nie wiem, wymiaru sprawiedliwości podziemnego, tak? To było... Czy byliśmy lepsi? Nie byliśmy Francuzami, nie tak. Nie, nie, w sensie jakby... Byliśmy po prostu, no mówię, jakby poziom samoorganizacji był niesamowity. I jest taki fragment, on jest niezwiązany akurat stricte z esejem Gawina, ale też, bo zacząłem, jest lato, więc znowu czytam Szkice piórkiem. Jest tam taki fragment, gdzie Bobkowski wypowiada się na temat natury narodu francuskiego. I on mówi, że Francuzi mają taką doskonałą zdolność do, w duchu takiej, wiecie, prostoty, codzienności takiego katolickiego hedonizmu. On ładnie używa takiego pojęcia materializacja ducha. I pod tym kątem się jakby przygotowałem do odcinka, to mi to przyszło do głowy, że fajnie by było, gdybyśmy my jako Polacy, też bardzo często to wynika po prostu z okoliczności historycznych, a nie tylko z naszej natury i niechęci do instytucji i do państwa, tylko że jeżeli przez 300 lat ciągle nam rozpierdzielają, bo jesteśmy pokojem przechodnim Europy, to się nie dziwię, że tak jak ty powiedziałeś w swojej wypowiedzi, Polacy jakby naturalnie zaczynają identyfikować polskość z trwaniem Polaków, a nie z trwaniem instytucji, no bo jak te instytucje nam ciągle rwą, no to jest naturalne, że się jakby trochę mental przesuwasz, nie? Ale że taka, wiecie, materializacja polityczności, żeby to nie były tylko właśnie takie operowanie tylko i wyłącznie metapolityczne, ale też jakby na poziomie pewnych instytucji, że to jest coś super ważnego i że jakby całe polskie państwo podziemne, którego emanacją ostatecznie było to Powstanie Warszawskie, to była materializacja polityczności i to było coś, co było bardzo potrzebne, coś, co też trzeba moim zdaniem podkreślać, to znaczy nie tylko znowu ten wymiar jakby militarny tego wysiłku antyniemieckiego i antyrosyjskiego w trakcie II wojny światowej, ale właśnie ten wymiar taki samoorganizacji, polityczności w sensie instytucjonalnym i że to jest coś bardzo ważnego i odpowiadając jeszcze jednym zdaniem na twoje pytanie, stricte. Wydaje mi się, że tak powiedział Konstanty w kontekście mitów politycznych, że wraz z trwaniem, im dłużej będziemy... Nikt tam tu nie wleci do pokoju, przedpokoju i znowu nam nie porozwala wszystkich grajdołów naszych, to tym bardziej zakładam, że ta mentalność będzie się przesuwać od identyfikacji polskości do Polaków. Będziemy przechodzić na tą identyfikację bardziej państwową i bardziej instytucjonalną. Jakby to się będzie trochę tak samo z siebie dziać, jakby rozpędem, nie? Tak.
Zanim przejdziemy jeszcze do, zatoczymy koło, wrócimy do Wajdy, to myślę o tym, że jak mówiliśmy o tej kulturze i ewolucji myślenia w ogóle o przedstawieniu nie tylko powstania, ale czasów wojennych, to niedawno wyszedł film Filip na podstawie dzienników czy zapisków Tyrmanda i tam jest obraz emigranta, człowieka, który uciekł z Polski, który pracuje w Niemczech wtedy, ukrywa swoje pochodzenie, bo świetnie po niemiecku mówi. Czy jest też taki etap, w którym w kulturze opowiadamy sobie o tym, że nie wszyscy walczyli, nie wszyscy byli w powstaniu, jakby uciekamy trochę od tej maksymalizacji takiej właśnie tego mitu? Tylko schodzimy ta teza taką... jeszcze jest o tyle poważna, że serial został wyprodukowany przez TVP. Tak, tak, to prawda. Więc wydaje mi się, że weszliśmy też w inne i być może to jest jakiś taki element, jak powiedziałeś o tym, że musimy krytycznie spoglądać, dystansować się, że ten film właśnie uciekający trochę od tej grozy wojny i od mitu i schodzący na bardzo taki prozożyciowy poziom jest teraz, będzie jakoś teraz bardziej eksplorowany, ale może zostawmy to, bo wydaje mi się, że cały czas musimy wracać do tego mitu, bo tak temu jest też poświęcony. Jesteśmy Polakami, no. Ten odcinek. Chciałeś jeszcze wspomnieć o wrócić do Wajdy. Więc... To ja chciałem zrobić Gigazorda syntetycznego. Dobrze, to pozwolę ci się od tego Filipa odbić nie. I wrócić do Wajdy. Ja nie oglądałem tego Filipa. To dobre jest w ogóle? Ponoć tak, też nie oglądałem. Ja oglądałem. Dlatego i właśnie wydaje mi się, muszę to obejrzeć jeszcze raz, bo wydaje mi się, że ja jako Polak mam z tym problem. W sensie nie wolno takie... w trakcie wojny jednak Niemcowi tam. Ale on tam jeszcze jakby tam czymś rymci z Niemkami się odbył. Tak, no to jest taki... Wiecie, wyszedłem z kina i miałem takie... To nie polskie. to nie do mnie tak, do mnie nie. To film. Tak, tak. Ale TVP faktycznie doprodukował? Chyba tak, chyba jakoś była koproducentem jakimś. Tak, zostawmy to, bo wydaje mi się właśnie, że nie jesteśmy przygotowani do tego etapu. Rozmawiamy cały czas, jesteśmy Gawinowo, Laoczełowi, albo Wajdowscy. No co ja ci powiem, no jakby umówmy się, że możemy teraz sobie pokrytykować, ale jakby przyszło co do czego, to by nawet nam brewka nie tyknęła, tylko byś poszedł, że mama pobłogosławiła, przyjąć Eucharystię i drugi dzień giniesz. żeby się tak by to wyglądało. Czyż nie? Na pewno myślę, że jestem w tym imaginarium, w którym gdybym tego nie zrobił, to cały czas bym z tym żył jako pewne obciążenie, że właśnie zdradziłem polskość. Nie? To mi się skojarzyło, nie czytałem, czytałem tylko omówienia krótkie. Wiecie, książki Orbitowskiego, chyba Widma to się nazywa. Trochę alternatywnej, w której chyba nie wybucha w ogóle powstanie. Jakby bohaterem jest Baczyński, on jakby... przeżył w sensie siłą rzeczy drugą wojnę i jakby tam się dzieje jego normalne życie, ale to jest takie trochę jak film Scorsese Ostatnie kuszenie Chrystusa, że jakby się odbywa ta historia, ale że później jakby w ramach jakiejś takiej fantastyki trochę, że zaczyna wracać jakby ten właściwy tor historyczny, że było to powstanie i że wydźwięk podobny jest taki, że właśnie życie Baczyńskiego bez tego powstania było niepełne. Jakby to teraz grubsza jakaś taka intuicja. Miałem wrażenie, że kultura niemiecka kojarzy mi się z taką, wiecie, gigantyczną powieścią z Tomaszem Mannem, a Polska, jak sobie zobaczymy na największych polskich autorów, włącznie z noblistami, to wszyscy są poeci. Znaczy, że kulturowo, wiecie, że jak pamiętam, nie wiem, czy kojarzycie ten film Baczyński, nie? I jakby, że opowiadasz powstanie właśnie poezją, bo to jest coś tak jakby... To jest z tego poziomu, w którym bardzo trudno jest oddać racjonalnie to, co się dzieje, że jakby wchodzisz na taki rejestr, w którym jakby zahaczasz, że oddajesz to poprzez poezję, bo to się wymyka niejako racjonalnie. Wspaniale, że o tym powiedziałeś, bo to pozwala mi przejść do tej jakby syntezy. Muszę powiedzieć, bo to on jest wyłączany z rozmowy. Nie, no mów. Tak jak Gawin zaczął, że powinniśmy się, tak zaczął się ten jego esej, że powinniśmy się skupić na tych pierwszych dniach, bo one właśnie są tym oślepiającym, tytułowym oślepiającym blaskiem wolności, to szukając pewnej syntezy, jak to my, to jednak wydaje mi się, że trzeba to zrównoważyć i super do tego się nadaje kanał Wajdy,
bo on zamiast olśniewającego blasku wolności, on nas wrzuca w tą taką dziwną właśnie poetycką, poetyczną ciemność tych kanałów. Ty, Kostek, odświeżałeś, Bartek, ty nie wiem, czy odświeżałeś. Dla mnie najważniejsze w całym tym filmie tak naprawdę w sumie jest jedna postać. On tam głównie występuje pod hasłem artysta, to jest chyba ma na imię Michał, ale to jest jakby ewidentnie moim zdaniem nawiązanie do, wiecie, jakby romantyzmu trochę, to jest jakby postać jak wyjęta z Wesela Wyspiańskiego trochę. W sensie, wiecie, tam był dziennikarz, prawda, te kolejne postaci, tutaj mamy artystę i on właśnie w pewnym momencie, chyba mogę spoilować film z 1956 roku, w pewnym momencie, jak już jest w tych kanałach, jakby popada w coś w rodzaju właśnie, i to jest moim zdaniem fantastycznie oddaje jakąś specyfikę pokręconego losu Polski w XX wieku, że nie wiadomo właśnie, czy on jakby stracił zmysły, czy właśnie on zobaczył i uzyskał dostęp do jakiejś wiedzy, która dla nas, czy być może dla niepolaków, jest niedostępna. I pod tym kątem też nawiązuje do Komasy, który chciał sprzedać tę historię uniwersalnie. Trochę mu chwała za to, ale mi zdecydowanie bliżej jest do takiej właśnie hermetycznej, apofatycznej wizji Wajdy, że być może ten los powstańczy i ten los wojenny polski, los jakoś dwustuwieczny, jest do pewnego stopnia nieopowiadalny na zewnątrz. Że jakby skończymy jak ten artysta, który w pewnym momencie wziął jakąś taką piszczałkę, zaczął wygrywać jakąś taką dziwną melodię, quasi, nie wiem, religijną, quasi magiczną i po prostu poszedł w te ciemności kanałów. Jakby stracił jakby kontakt z bazą, mówiąc kolokwialnie, ale właśnie to było jakieś takie opowiadanie poetyckie. Jakby Wajda po prostu przeszedł z takiego realizmu tych kanałów, realizmu tych ekskrementów na taki poziom no właśnie opowieści, która już się wymyka tej takiej prostej rzeczywistości. Nieprzypadkowo wydaje mi się, że to nie tylko jest kwestia artysty, do tych odwołań w pewnym momencie się pojawia Dante i zejście do piekieł dantowskich. Tak? Wajda próbuje to osadzać. Właśnie paradoksalnie on to osadza uniwersalnie, osadzając to choćby przez przywołanie Dantego. I że pojawia się właśnie takie przekonanie, że żeby oddać prawdę i cierpienie powstania, to trzeba sięgnąć po język właśnie taki bardziej poetycki nawet niż po język jakiegoś takiego realizmu. Więc to by się zgadzało z tym, co ty mówiłeś. Wszystko połączyłem. A Konstanty coś szuka, coś tutaj... Trochę teraz sobie zdałem sprawę też, że zdeprecjonowałem Rejmonta i Tokarczuk, więc na blisko, ale... Przepraszam. Nie, no Tokarczuk, dobra. Nie wiem, czy bo to była dobra klamra, żeby to podsumować, więc nie wiem, czy chcę rozwijać nowy wątek, najwyżej wytniemy, ale no, ten artysta, który gra na tej piszczałce, jak powiedziałeś, ja to odczytywałem przez pryzmat oczywiście polskiego romantyzmu, ale też przez pryzmat mitologii greckiej. On był trochę jak Orfeusz, który tak, gra... Schodzi do Hadesu. Ale gra dlatego, że stracił swoją Eurydykę, bo on tam traci żonę i dziecko. Nie? Jest to taki tragizm pokazywania, że wówczas ludzie walczący w powstaniu często byli jak Orfeusz, ale bez Eurydyki, czyli walczyli bez sensu, tak? Bez poświęcali się dla czegoś, co już przestało istnieć. Trochę tak to odczytywałem. Więc rzeczywiście można oglądać film Wajdy i chyba nie zgodziłbym się z tego, że to jest takie hermetyczne, nieprzekazywalne, no bo pójście do Dantego, pójście do mitologii greckiej i ten kanał, który mógłby być chyba trochę odpolszczony. Ciekawe w ogóle, jak ludzie z zagranicy patrzą na ten film, nie? Bo wydaje mi się, że można odczytywać to w kategoriach bardziej uniwersalnych, ale właśnie dlatego, i tu o to jest może klamra, właśnie dlatego jak z Gombrowicza, nie? W sensie, że kanał Wajdy są jak mazurki Chopina, tak lokalne, że aż uniwersalne. Nie? I wydaje mi się, że Wajda od tej strony był jednak twórcą przede wszystkim uniwersalnym i ta polskość nie przeszkadza, a pomaga w tej uniwersalności. Pięknie to zakończył. Podoba mi się. To jedno zdanie jeszcze mi się przypomniało, że gdybym miał komuś opowiedzieć, o czym jest kanał Wajdy, to bym powiedział, że jest o zejściu do narodowego Szeolu. Miałem takie poczucie, że ci bohaterowie schodzą do tych kanałów, jakby, wiecie, znikali dla świata i przechodzili właśnie przez coś, jakiś otchłań, jakiś Hades, który ostatecznie, i to było mega smutne, nie dawał im finalnie odkupienia. Tak? Bo jakby każdy z tych jakby bohaterów na końcu trafiał albo w ręce niemieckiej, zaraz miał być rozstrzelany, albo jak moja ulubiona para bohaterów, czyli Stokrotka i Kora, po prostu dotarli do zamkniętych kratą
No tam była Wisła. Jest jeden bohater, który wyszedł w dobrym miejscu, porucznik Zadra, który najpierw zabił swojego towarzysza broni, bo on wciskał mu kit, że cały oddział idzie za nim, a później wiedząc, że oddział ginie w kanałach, po prostu wrócił tam na dół. I tak to film kończy. Fenomenalne, takie klamra w ramach naszej logiki, to nawet nie postchrześcijańskiej, tylko chrześcijańskiej, no to jest postać Chrystusowa, wiecie? To jest tak jakby, ja tego odczytywałem, że po prostu wrócił za zagubionymi owieczkami. Jakby mógł sobie po prostu pójść dalej, a on jakby w ogóle nawet mu nie tykna brewka. I nie ma kontynuacji. Nie ma kontynuacji. Jakby cięcie i koniec filmu. Jakby potężny Andrzej Wajda. Co ja mogę powiedzieć? Fenomenalny film. Zakończyliśmy już trzema ładnymi klamrami. Weź jeszcze jakąś klamerkę dorzuć. Nie, myślę, że trzeba postawić kropkę. Zaczęliśmy od w bojowych nastrojach, a wyszło jak zwykle tak jednak patetycznie. Bo każdy z nas jest Polakiem i zawsze kończymy walczymy, w tym samym miejscu. Walczymy z tą polską formą, ale wychodzi zawsze to samo. Tacy jesteśmy. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami i że wytrwaliście. Prosimy, liczymy na was, że dołączycie do grona patronów. Będziemy informować na Discordzie między innymi o tym, gdzie się będziemy widzieć, gdzie się będziemy słyszeć. No i przede wszystkim będziecie dostawać też cotygodniowy nasz newsletter, żebyście śledzili, co tam warto oglądać, czytać i słuchać. Dzięki wielkie i do zobaczenia za tydzień.